Cześć wszystkim z tej strony Filmowy Gracz. Właśnie jestem ze sklepu i kupiłem kolejne filmy. Jeżeli chodzi właśnie o... to właśnie jest unboxing filmowy. Jeśli chodzi o filmy, przynajmniej raz w tygodniu pójdę do sklepu, kupię i coś nagram. Więc... czekajcie chwilę, muszę się napić. Dzisiaj piątek, ale nic raczej nie piję. Przynajmniej nie teraz. Może później. Dobra, więc pierwszy filmem, jakim właśnie sobie wziąłem, to jest jakby początek aktorstwa sławnej Vanessa Hudgens, 13. Kupiłem ten film z powodu tego, że jeszcze go nie widziałem, a to jest początek właśnie Vanessy, mojej najlepszej takiej, mojej ulubionej aktorki, no, bardzo fajna, 26 lat ma, skubana. No, nic otwórzmy, to jest akurat folia, więc dla mnie to jest taki jakby mini unboxing, kurde, nie, rozpakowanie, po prostu z folii. I takie będą właśnie moje unboxingi właśnie filmowe. Czyli takie rozpakowanie ze folii. No. Film jest z 2003 roku. Mam nadzieję, że będzie... kurde tutaj... nie wiem, jeżeli chodzi o angielskie, po angielsku filmy, to jakoś nie... no to zawsze muszą być jakoś napisy. No. Ja jakoś nie lubię oglądać normalnie bez napisów, chociaż rozumiem. Ale nie, dla mnie to jest jakieś takie inne. Niby tutaj się mówi, że angielskie napisy są tylko dla tych, co nie dosłyszą, czy coś w tym stylu. A ja nie mam z tym problemu żadnego, ale jakoś z napisami oglądam. Jeżeli chodzi o kino, to normalnie oglądam bez napisów, no ale... jeżeli jestem w domu, włączę coś, to napis zawsze tam. Zawsze mam. No, więc ogólnie to jest moja ta taka... będzie w kolekcji moich filmów z Vanessą. No, mam trochę filmów z Vanessą na półce. Więc ten film na pewno położę koło nich. Jeden z moich, może zobaczymy. Jak sobie poradziła Vanessa, bo w 2002 roku grała chyba w dwóch serialach, z tego co pamiętam, i to właśnie 2003 rok, to był właśnie jej pierwszy film z Vanessą Hudgens, jak tam się wymawia, to tam do końca nie wiem, może oglądam tam z nim czasami wywiady, co tam mówią, no ale kurde, zapomina się zawsze. No a drugi filmem, to pewnie każdy będzie wiedział, co to za film i jak zajebisty jest. To jest piąty film Quentina Tarantino, Death Proof. Film jest z 2007 roku. Z 2007 roku jest oczywiście jeszcze Grindhouse, jakby kolejny film Quentin Tarantino. To są zajebiste filmy. Na pewno... kojarzycie Kill Billa, czy nie wiem, jakieś inne filmy z nim, jego roboty. No to są naprawdę przepickie filmy, bardzo je kocham. Uwielbiam te filmy. Tarantino, kurde, on jest dobrym aktorem, znaczy dobrym tam ogólnie ten. Więc co? Rozpakujmy. Tylko kurde. Tamten film to ja palcami robiłem. Ten to ja bym musiał... nie wiem. Kurwa. Chciałem tu to zrobić. Ja nie mam tutaj przy sobie jakiejś tam... kurde. Czego ostrego. Aczkolwiek... może tym zrobię.
długopisem. O, no i zajebiście. No, więc ogólnie robota Quentina to jest coś przecudownego. Bardzo lubię te właśnie taki gatunek. Krew się pryska wszędzie, jak to na przykład w Kill Billu było. Naprawdę, coś cudownego. Death Proof na dwóch płytach. Takie coś, o. A oczywiście te wszystkie filmy, co ja mam, będę powoli późniejszym tam terminie będę kupował na Blu-raya, nie? Teraz oczywiście mam na płycie DVD, ale później jakoś to się kurde jakoś tam ułoży. Kto wie, może z tych filmów, które teraz kupuję, może później recenzję będę robił. Chociaż każdy zna te filmy. Chociaż zobaczymy jeszcze. 2007 rok. Zajebiste filmy. No. Grindhouse'a będę musiał sobie to kupić. Jak będzie. Jeśli będę widział, to pewnie wezmę. No więc te dwa filmy idą do mojej kolekcji filmowej, którą mam tam daleko, tam dalej. Pewnie kiedyś pokażę ją, zobaczymy. Obydwa filmy po 18+. I to właśnie mi się podoba. Teraz słyszałem jeszcze, że Kill Bill 3 ma być. Z właśnie Quentina Tarantino znowu. Więc zobaczymy. Ja tam mu życzę powodzenia, żeby zrobił jak najlepiej. Mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. Jak zawsze. Przy okazji. Jak zawsze. No, więc to jest moja oczywiście taki unboxing filmowy. I tak właśnie będzie wyglądał. Rozpakowuję po prostu przez folię. Dobra, no to na razie. Za chwilę będę właśnie streamował na drugim koncie, więc zapraszam ogólnie. Jeżeli ktoś zainteresowany, to zapraszam. Filmowy gracz live. Tam będę teraz streamował, bo jestem zbanowany na tym koncie, tylko mogę po prostu filmić i wrzucać, a nie streamować na żywo. Zrobiłem sobie po prostu drugie konto. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Jeszcze przy okazji tak chciałem powiedzieć o Luganie, który prawdopodobnie będę robił właśnie recenzję za tydzień. Nie wiem jeszcze kiedy dokładnie, ale za tydzień właśnie będę robił z Logana i może zobaczymy, może coś jeszcze tam wezmę. Może Wyklęty, który właśnie ostatnio widziałem w kinie z tydzień temu albo dwa tygodnie temu, już nie pamiętam, ale pamiętam film świetny, polski, bardzo polecam. Idźcie do kina, bo właśnie w Polsce już chyba jest, z tego co pamiętam. Więc idźcie. Zajebisty film ogólnie dla mnie. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie.